Nabierz ducha, Zorobabelu. Nabierz ducha, arcykapłanie Jozue. Nabierz też ducha cały ludu ziemi. Zburzona świątynia, wydawałoby się, że nic już w tym miejscu nie powstanie. A Bóg wzywa do tego, żeby nabrać ducha, bo chce odbudować swój przybytek. I stanie się to Jego mocą, bo On sprawi, że zaczną ludzie przysyłać różne kosztowności ze wszystkich narodów i ten dom zostanie odbudowany. Tu wśród naszych fresków, w naszym sanktuarium jest taki jeden fresk, bodajże tam, gdzie jest świątynia. I w tej, ta świątynia jest wyobrażona właśnie w postaci naszego sanktuarium. Pielgrzymi będą zwiedzać, czy nasi już stali bywalcy, to można zobaczyć, tam z tyłu jest taki jeden fresk, gdzie ten kościół jest jakby tą świątynią, wyobraża świątynię jerozolimską. I pewnie byśmy też tracili ducha, gdybyśmy widzieli ten dom w ruinie, miejsce, które kochamy, w którym czujemy się jak w domu, gdzie przychodzimy czcić Pana Boga, niektórzy nawet codziennie, każdego rana przyjeżdżają tutaj, żeby modlić się podczas mszy świętej. Nabierz ducha. Bo Bóg chce odbudowywać przede wszystkim świątynię naszych serc. I czasami mamy takie momenty, że czujemy się tak przytłoczeni różnymi sprawami, że wydaje nam się, że z tego się już nie będziemy w stanie pozbierać. Że wydaje się, że to, co było w naszym życiu, już w taki sposób runęło, że nie będzie nic lepiej, a może nawet nic nie będzie. Bóg każe jednak nabrać ducha, bo On jest Bogiem. Czasami, kiedy mówimy o Panu Bogu, że jest Bogiem, wydaje się, że to jest takie masło maślane. Dlaczego mam mówić, Panie Boże, Ty jesteś moim Bogiem? Tak dzisiaj też śpiewaliśmy w ogóle w pieśni na wejście, że Bogiem wszystkich będzie jeden Bóg. Czasami w Piśmie Świętym pojawia się coś takiego. Pan jest Bogiem. Czy to jest jakiś błąd? Czy może niepotrzebne powtarzanie tego samego słowa? Dzisiaj, kiedy Pan Jezus pyta, kim jestem dla was, po raz kolejny nas pyta. Zobaczmy, że też po modlitwie Jezusa, takim szczególnych modlitwach, On robił najważniejsze rzeczy. Więc to pytanie, które stawia, jest bardzo kluczowe. Kim jestem dla was? I różne były odpowiedzi tłumów, ludzi. Różnie patrzyli na Pana Jezusa. A Piotr mówi, jesteś Mesjaszem Bożym. Jesteś Bogiem. I dopiero wtedy, kiedy precyzyjnie będziemy odpowiadali na to pytanie, nie tak rozumowo tylko, że no, Pan Bóg jest Bogiem, no to tak mówię, ale że będę to odpowiadał na to swoim życiem, że moja wiara będzie taką odpowiedzią na to, że Bóg jest Bogiem, wtedy będę w stanie zaufać Mu, że świątynia mojego serca będzie odbudowana. Wtedy naprawdę nie będę się lękał. Wtedy nabiorę ducha i przypomnę sobie, że Pan Bóg jest wierny swojemu przymierzu, tak jak wyprowadzał naród z Egiptu. Powiedział, że duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się. Jestem z wami. Gdy wyszliście z Egiptu, czyli w tym momencie początków relacji Izraela z Bogiem, czyli tak jak był z tobą Bóg na początku twojego życia, na początku drogi za Nim, to nawet kiedy potem coś się w twoim życiu rozsypało, jeżeli wyznasz życiem, sercem, że Bóg jest Bogiem, wtedy przywrócą ci siły. Zaufaj Panu, On jest twoim zbawcą. Tak śpiewaliśmy dzisiaj w psalmie responsoryjnym. I przystąpię do ołtarza Bożego, czyli ta świątynia będzie odbudowana. Tylko wześlij, Panie, światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą. Ale żeby tak się modlić,
najpierw musi być ten moment wyznania, tak? Ty jesteś moim Mesjaszem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Bogiem. Dlatego Andrzeju, Kamilu, Marto, Lucjo, nabierz ducha. Pan jest z tobą. Nie lękaj się.